Ja. Słuchajcie, pamiętacie w ostatnim odcinku, że odkryliśmy trop do szefa drzewka całego czcicieli. Spójrzmy na drzewko czcicieli właśnie. Czciciel, ale tą babkę teraz będziemy śledzić. To jest Nyx, zwana Cieniem Oczy Kosmosa. W zadaniach to wygląda, proszę ja was, Oczy Kosmosa, to jest to drzewko, właśnie to zadanie będziemy robili, a jest to w Attyce, się okazała, w samych Atenach się ukrywała właśnie tu. I teraz do niej pójdziemy i ją zobaczymy, co zrobimy. Będzie przyjemne dla niej, dla nas, dla wszystkich. Kurde, jaka niepozorna dziewczynka. Możemy z nią porozmawiać? Nie. Po prostu trzeba ją likwidować i tyle. Z innymi dziewczynami. Tutaj się dziewczyny rozmawiają, tu się dziewczyny. Albo z chłopakiem. Coś tam, coś tam. Dobra, niech sobie pójdzie trochę w odludne miejsce. Z nią będzie, widzę, już ciężka walka. Tak, dobra. Kończymy to. Chodźmy to. Przykro mi. Przykro mi. Musisz dojować. Czekaj, boże. Fide. Leonidasa. Pudło. Kotku. Znikanko. Wieczka się tu przygotowała. A czy co tu robią? Oni będą przeciwko mnie, Brutusy. No. Oni się tu w ogóle wzięli. Jaj. Nie zapraszałem. I jakże co na tą imprezę. Cywile też się mieszać. Ale po co to wszystko? Po co to wszystko? Naprawdę. I ty. Ubitko. I ty. Dobra. Muszę odwołać się czym prędzej pościg. Dobra. Jeszcze ktoś tam mi napierdziela. Dobra. Już. Co to za konia? Dobra. Dobre sobie. Okej. Potwierdzamy. Jakiś trop tam miałem znowu. A to pewnie co już szefa wszystkich szefów. Oczy Kosmosa, zadanie ukończone. 19 poziom biegłości. Jeszcze coś? Jeszcze jakieś? Fajne rzeczy? Tyle, tak? No więc dobra, 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 to się bierzmy. Spójrzmy na czciciela. No proszę, kolejny trop. Został już tylko jeden. Od ostatniego drzewka. Musimy namierzyć tego, żeby ten nam dał, pokazał tego. Będzie morskie. Znaczy ten chyba będzie morski. Ale niekoniecznie. Okej. Zdolności tutaj już przypisujemy. 11 oczko. I ekwipunek, proszę. Co my tu żeśmy zdobyli? Pieczątki żadnej. 40 coś tam, coś tam, trójkącik 40, no proszę. Zadanie zostało oczywiście ukończone. Jeden na drzewko czcicieli zostało.
To praktycznie nic. Mapa. No i teraz pozostaje przede mną taki malutki dylemat. Czy robić wszystkie lokacje Attyki i mieć je z głowy zajmie parę odcinków, bo jest ich masa. Czy tamto drzewko? Zrobię chyba to. Raczej tak, odwołałem jeszcze całkiem na zero tego. I w sumie w tym odcinku pozbierajmy. Jeszcze zostało parę minut czasu, pozbierajmy ze wszystkich tablic ogłoszeniowych zadania. Jest ich parę, więc też będzie parę zadań. Attyka jest bardzo rozległym terytorium, więc to co się wydawało na mapie dość blisko, widzicie, jest jakieś 150 metrów. No ustaw, te Kasia miała pas. Chodzi to dobrze, nie muszę już szukać, która sobie ma coś tam. Tak jak to miało miejsce na tej wyspie, na którejśmy zaczynali rozgrywkę, żeby ukończyć pewne wyzwania. Dobrze, mam pierwszą tablicę. Tutaj zadań akurat nie jest dużo, zbytnio dużo, ale można założyć, że na każdej z tablic będą po dwa dodatkowe, wiecie? Więc tych zadań pewnie parę będzie. Dobrze, ta wyspa nie należy do tego. To dobrze, czyli tak, zaczynamy od najniższego tablicy. Mamy następną, powiedzmy, że tu. Czym się nie zgubił, kurczę? Jest. Tam 300 metrów, no właśnie. Więc wszystko będą te odległości, będą. Ale cóż. Co poradzić? Mentarzyk mały. Pewnie dla jakichś szczególnie zasłużony. Sorry. Dobra, mamy kolejną tablicę. Wiem, dwa zadania. Nie to, chciałem przejść tylko mapeczkę. I mamy tak, tą. Teraz powiedzmy, że polecę do tej na przykład. Dokąd my są granice Attyki? Dobrze, czyli by została. No, została. Po prostu do tej polecę teraz. Wiecie, do nas tak wszystko zadań konkretnie dwa. To też skomplikowano tyle, bo jest to miasto jeszcze otoczone murem. I górami. Więc tak, raz, że jest to miasto, więc się powoli po samym mieście poruszam. Po nim. Poruszanie jest skomplikowane, bo są uliczki i w ogóle takie rzeczy. Koń. Po mieście wiadomo, jak biega wolno. Dobra, muszę wydostać się poza mur. O dobra, chyba to jest wyjazd. Brama znaczy. Tak. Dobra, czy mógłbyś już przyspieszyć koniku? Please. Już nie wiem, czy tam jeszcze nie wrócę, czy jeszcze kolejna tablica nie była na terytorium. A ten samych.
To będzie bodajże trzecia. Właśnie nie aż tak musi zwolnić koniecznie, no koniecznie przecież. Jest, nie wiem, jakieś ograniczenie prędkości jazdy na koniu. Bo ten jakby w Atyce, czy w ogóle w tamtych czasach. Bierz tą tablicę. I jedno tym razem tylko. Dobra. Wiem, to obiło nowe zadanie. No i tak, to będzie ta tablica jest jeszcze na terytorium samych Aten. To 70 metrów. No ale tutaj przy ostatnim już widzę, że się zmieniła to, że zawsze są dwa zadania, nie? Taka zasada. Jakby w dodatkowych tablicach na terytorium, jednym terytorium. Bo się zmieniło na jedno zadanie. Uch. Przypuszczałem, jakie były wcześniej właściwie. Nie będę z wami, sorry, ja tylko przyjazdem. Ale wrócę też do was kiedyś. No chowaj tu gdzie da. Oj. Dwa zadania. Mapa. Dobra. Teraz powiedzmy, że to sobie weźmiemy. Matters. Chodź po nią. To wiele już mi zadań tam dobiło. Będą wszystkie możliwe tamte. Zabij tamtych. Polstatki, zanieś, przynieś, pozamiataj, zapłać mi. Możliwe, spalę, tak? Coś tam. O proszę, na które wiemy to, nie mamy obóz. Obóz spartański. Trzy aż, ojojoj, czyli średnia wychodzi dwa. Jakby nie było. Dobra, przyjęto kilka zadań. Teraz powiedzmy, że weźmiemy to. Jeszcze ze trzy zostało. Tylko ta jedna blisko. Blisko, 200 metrów. To nazywamy blisko. They'll be on high alert here. Okej. Kolejne dwa.
No i dobra, i właściwie z tego, co mi się wydaje, szczerze mówiąc, zostały dwie, ta. Chyba. Powiedzmy, że teraz tu polecimy. Właśnie 50 metrów, no daleko. Ale co poradzić. Jak mus, to mus. Skąd te zadania się jeszcze biorą? Mógłbym siąść tutaj w sumie na łódkę i popłynąć na tamtą wyspę. Ale. Trup. Czy ktoś wiesz, sprowadzi takie obserwacje, statystyki, czy cokolwiek, z której tablicy, jakie zadania się biorą, czy to zawsze to same, czy jakieś osoby, czy coś tam. No ja tego nie sprawdzam. W sumie mało mnie to interesuje. No tak mi przyszło do głowy. Dobra, dwa kolejne zadania. Zdaje się, że została ostatnia tablica na tej wyspie całej. Tutaj, tylko jak tu się teraz dostać do niej? Muszę się jakoś dostać do jakiegoś portu, żeby jakąś łódką czy czymkolwiek przepłynąć na przykład. Tu. Andresta stoi właśnie u brzegu, tam, u tamtego brzegu. Dobra, tam mamy. Porcik, może zresztą znajdę tam jakąś tylko łódkę, że nie będę musiał Andresty targać. A, jeszcze, bo generalnie chyba nie mówiłem też, że na samej Andreście też jest tam założony właściwie słup. I z niego też można brać zadania, są to zadania morskie oczywiście chyba, z tego co mi się wydaje. Chyba prawie na pewno. O, ja tak wyrażę. Może tutaj coś stoi małego, co mógł. Tam co. Dobra, i tam jest, ale nie chcę się tam iść. Wezwą. Andrestę podpłynę do drugiego brzegu. Z powrotem. Do porta. Tak. Dobrze, podpłyńmy do portu na tamtej wyspie. Weźmy zadanie, znaczy tam zadania z ostatniej stabli w Arktyce. I na tym skończymy ten odcinek. W następnym odcinku zaczniemy realizować zadania z stabli. Tak pociągniemy pewnie przez kilka odcinków. Potem będą lokacje w Arktyce, a potem zrobimy, mam nadzieję, uda się namierzyć ostatniego, czy dwóch ostatnich właściwie, czcicieli kosmosa. I tym sposobem znajdziemy ślad do szefów. Ale kroczkami powoli. Proszę bardzo. Ostatnia tablica, ostatnie zadania przyjęte. Rzut oka na wszystkie zadania. Wiecie? Zobaczmy, ile ich jest. Będziemy teraz analizować co i jak. Tylko po prostu je zobaczę. Tutaj się nic nie zmieniło. Zaczęło się zmieniać stąd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 czasowych. Te zostały takie jak były, bo to są z serii jakiś świat. No, 10 te zostały. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 20 zadań przyjętych. Będzie co robić. Nara.